daje nam teraz w kartach dzieci z jakichś tam przedszkół, nie? Takie dzieci opóźnione w rozwoju z klas specjalnych. A, gra Blizzarda, co? Potem teraz warto wspierać Blizzarda. On jest kolco zwierzę, murloki, demony wylatują. Trzy gęstości. My... A, my też tylko trzy. Myślałem, że ich wyprzedziłem. Ten ma cztery. Tylko nie spoczywaj na laurach. Jezu, stół, hatfu, przepraszam. Jezu. Kurde, znowu tak na milimetry. Ale to jest irytujące. Przegrywamy totalnie bez sensu. Marnie ci poszło? Podnieś się po porażce i wracaj do gry. Z Bob. Bobowi to nic tylko pierdolnąć. Pakuj go. Świetnie sobie radzisz. Jaka pizda łysa, to jest dramat. Naprawdę dobrze ci idzie. Ech, Bob. No szkoda. Ty babę, no można było babę wziąć, no nie pomyślałem o tym, sorry. To było mądre. Znowu się dowali jakiś działać, że babę nie wziąłem. Tak? Facet. Nie ma portretów. Tak, kancelet. Ty nie ma. Nie ma żadnego. Panda! Kurde, dobra, zapałem za późno. Trudno. Za późno na pandę. Oficjalnie, okej? Okay? Kurde, panda. I wracaj do gry. No chodź. Przeżyjemy. Nie przeżyjemy za te cheaty, Boże. A to wkurza. To jest totalne RNG. Że dostała dokładnie tego. My mogliśmy dostać 201, dostaliśmy jakieś badziewie. Wypluj. Co to znaczy? To w sensie, czy wypluwa losowo? Znowu ktoś nie przetłumaczył. Nie byli zajęci molestowaniem pracowników. Kurde, nie zwrócili uwagi. Nie wiadomo, tak? Czy wypluwasz, to znaczy... Na innego losowego? Losowo, okej. Okay. Ciekawe, czy teraz wszyscy, którzy byli przyjaciółmi Blizzarda, będą ten, się nie przyznawali do niego, nie? No, pracowałem w Blizzardzie od 10 lat. Wspaniała atmosfera w firmie. A teraz Blizzard? To jest jakaś firma robiąca, radząca sobie z przymrozkami? Choćby nie wiem, co się działo, papugę i bestie zrobimy. Papuga niech siedzi. Zobaczę wilka, będziemy robić zmianę na papugi. Kurde, nie mogę się powstrzymać. Wiem, że to jest głupie. Nie użyję jej nigdy. Kocham takie papugi, dobra? Jak widzę papugę, to uwielbiam. Mam useless papugę w tym momencie. Nic nie będzie robić. Papuga od... dzik, który nic nie robi, tam... Ale z bestią, ty zaraz. To jest bestia. Moment, coś powstało. Jakiś... gówno, nie nazwijmy to brzydko, ale powstało. Gówno w ujęciu Afroamerykanów... shit, tak? Że to jest jakaś rzecz intrygująca. Jezu, nie! Jaki fuks! Zaora nas. Zrobił to skurczysyn. Okej, zaora, ale nie do końca. Nie wszystek zaorany. Bestia bestią. Ale chcemy dostać wilka kiedyś w przyszłości. Idziemy, sam nie wiem, co idziemy. Nie będę was oszukiwał. Poleciałem zbyt blisko słońca, tą papugą mi się zesrało. Tak, mamy teraz loterię z papugami. Czy to będzie okrzyk bojowy i agonia? Czy może trzech losowych piratów? Hydra jest, proszę, uwielbiam hydry. I teraz jakby dali... Po co hydra? Uwielbiam hydry. Okej? Okay. I co ja bym chciał? No, to... Wilka bym chciał, powiem wam tak. Moje marzenie, wilk. 30 tur za późno. Nie, nigdy nie jest za późno. To jest jakiś air exploit, moment, z tymi ludzikami. Moment. Pamiętam tego exploita. Dobra, pamiętam. To był exploit z tymi. Pamiętam ten build. Tak, z tą laską i z tym exploitem, że się przyzywał w nieskończoność. Jakby się wzięło ludzika, który molestuje najsłabszych, to byśmy to wygrali. Tylko nie wiedziałem, że on tak poszedł, takie coś. Czy mnie wiedziałem, a nie pomyślałem. Tak, wilk do buildu na murlokach. Ale wspieramy Blizzarda. Wspaniała kultura pomaracy. Fajne gry robią, starają się. Miła atmosfera tamten. Dlaczego nie smok i na niego klienty? Smok, co? To jest mądre, ale uparłem się, że będę szedł w żywiołaki. To jest bardzo mądre, ktoś Marwar powiedział. Marwar, przepraszam. My nie gramy w mądre gry. My tutaj robimy brute force buildy, okej? Okay? Chcę mieć giga murlokach. Babę trzeba już zwolnić. Baba, kogo? Babę, no właśnie, tak? Nie mówcie Blizzardowi.
Dobra, dostaję to. Oby się przydało. Ale panda po co mi teraz? Za późno na pandę, tak? Pewnie nie jest za późno, ale trudno, już nic nie zrobię, okej? Okay? Nie przypominajcie mi, że straciłem pandę. Pandę? Dobra, wezmę pandę. Jezu, tylko panda. Ty, to jest dobra karta. Nie wiem, co robić teraz. Wywalimy chyba tego, no trudno, nie wyszło mu w życiu. Wywal domusy. To są domusy? Co to są domusy w waszym świecie? 2-6 aut, co wy mówicie? 2-6 aut, to jest 2-6. Major domusy, czemu ich wywalić? No, robią roboty przecież. Zaraz. No właśnie, zostaw domusy, to musi wylecieć. No wtedy fajne, ale ten... Kurde, to jest ta panda. Co ja zrobię z pandą? No trudno, to jest jakaś super karta, ale nie rozumiem teraz jak ten... Jezu, wywaliłem go dopiero. Panda numer 2. Pandę musimy kupić, bo musimy mielić nim, nie mamy czym mielić, moment, sekundy. Może, zaraz zobaczmy, z kim gramy? Ty! Oddawaj. No, dobra, Jezu, jaki gnój! Jaki gnój! Zaraz, a gdzie moja umiejętność? Sekundę, zaraz. Ej. Miałem podmianę chyba takich rzeczy, nie? Ty, gdzie mi to dało? To nie było bonusowe? Nie była dodatkowa? Zaraz. Jedną moc specjalną. Czyli wymieniłem na gówno. Myślałem, że było... Dodaj moc specjalną. Mutacja. Jezu, mutacje. Teraz dobra. Wywalimy pandę. Ty, gdzie moje pieniądze? Kurde, musimy teraz drugą pandę wywalić. Dobra, to jest syf. Ty, co oni tacy przybyczeni? Moment. Skubań zmielił tym gównem. Ajaj, przybyszył ich. Tak, mieli pandę. I teraz tak, on jest oczywistym wyborem, ale dalibyśmy jemu boskotarcze. Na niego jest jakiś build, że on w nieskończoność uderza. Jak to nie ten stronnik? Gdy ten stronnik przeżyje, otrzymany obrońca atakuje. Co tam za pach bana? Tak się składa. Tak się składa, że nie masz suba, a zaszerzenie fake newsów są kary na tym czacie. Ty sobie gdzieś stan dalej za tą kobietą, ty możesz trochę ten, o, 2-2 sprzedaj. Spoko, on na razie robi robotę, to jest baba w ogóle, jedna z dwóch kobiet, które mamy w drużynie, trzech kobiet, Jezu, parytet 100%. Nie, no, mechy idą w pupę. Jaką strategię? No jaką strategię, Bob, tak? Tutaj masz strategię wypisaną na twarzy. Pawełek Onliczany. Ty, to jest dobry tekst wprost. Tak, Jan Paweł III w kartach gromił małe dzieci. Dokładnie tak jest. Walczymy teraz z poziomem gimnazjum. Z tym MMR-em. Co jest zgrane? Co za jakiś festiwal biednych Pawłów? Nie, gdzieś będzie smutek. Ja, dobra, moment. Czemu Jan Paweł III rośnie dzięki demonom? Pyta Alejs. To jest też słuszna i ważna uwaga. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Zajeżdżają nas Bob, ty głupiś. 3, 4 czy 6? Kurde, no. Dobra. Kotik, dziękujemy. Tak? Teraz gry, które od firmy, gdzie jeszcze nie wiemy o molestowaniu pracowników.